właśnie odebrałem przesyłkę. Kupiłem na Allegro nową nawigację TomTom Go Professional 620. Dopiero co odebrałem, kurier przyniósł i teraz przy świadkach rozpakujemy to. Trzeba delikatnie, żeby nie uszkodzić. Miałem przedtem starszą nawigację Garmina, która już no, nie spełnia moich oczekiwań. Natomiast ta podobno jest nowoczesna. Zaraz zobaczymy. Jest pudełko dosyć ciężkie, więc widać od razu, że producent wpakował mnóstwo elektroniki w to. Mam nadzieję, że będzie świetnie działała. Uwaga, uwaga, chwila prawdy. Jak to się otwiera? W ten sposób. Otwieramy. Ło, ja pierniczę! Ale świetne urządzenie, kochani, tego się nie spodziewałem. Takiej nawigacji jeszcze nie miałem, jak kurczę, długo jeżdżę samochodem. Rozpakujemy całkiem. Muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony. Nawigacja prezentuje się genialnie. Jest gruba, ciężka. Na pewno będzie profesjonalnie działać. Wypróbujmy to w samochodzie. Dobra, spróbujmy, jak to działa w praktyce. TomTomem można sterować głosem. Trzeba wypowiedzieć specjalne polecenie. Cześć, TomTom. Słucham. Patrzcie, działa. Jedź pod adres. Wypowiedz adres w Polsce. Komuny paryskiej, Karpacz. Wyszukiwanie trasy do komuny paryskiej, Karpacz. Patrzcie, genialnie. Spróbujemy, jak działa na trasie. No to czadu. Przybędziesz do celu 11:33. Trochę denerwujący jest ten głos Ukrainki, której podłożono. Po 100 metrach, skręć w prawo, skalna, następnie skręć w prawo. No działa, kurde, no. Patrz. Skręć w prawo, następnie skręć w prawo. Skręcam, skręcam. Przybędziesz do celu 11:34. Po 100 metrach skręć w prawo, komuny paryskiej, następnie dojechałaś do celu podróży. No genialna sprawa. Kochani, tak jak mówiłem, drażniący jest ten głos Ukrainki, ale poza tym super. Dojechałaś do celu podróży komuny paryskiej 7. No nie mówiłem, że 7, no ale dziękuję. Kochani, podsumowując, ekran mógłby być trochę bardziej przejrzysty, ale generalnie no, jestem bardzo zadowolony. Gorąco polecam. No dobra, co jest w pudełku? Podejrzewam, że nawigacja. Mam nadzieję. Oczywiście instrukcje, które głównie składają się z ostrzeżeń bezpieczeństwa, jak to nie należy jeść nawigacji, połykać jej i tak dalej, wsadzać sobie do oka. No oczywiście sama nawigacja. A pod spodem jeszcze mamy parę akcesoriów. A wśród akcesoriów znajdują się kabel zasilający, który ma wyjście na stało już połączone. Z drugiej strony zakończony jest wejściem do USB, mini USB czy mikro USB, takim jak do telefonów Samsunga na przykład, czyli można właściwie podłączyć ładowarkę od Samsunga. Dodatkowo jest drugi kabelek z odłączanym USB. Właściwie nie wiem po co. Też z wejściem do zapalniczki, no ale mamy drugi na zapas, możemy trzymać w drugim samochodzie, dajmy na to. Mamy taką płytkę, no jeszcze jest z folią, którą można przykleić gdzieś na desce rozdzielczej. Oczywiście nawigację można przykleić na szybie, z tym, że są kraje, w których można dostać mandat za przyklejenie nawigacji czy kamery na szybie w polu widzenia kierowcy. Oraz załączona jest oryginalna
Załączony jest oryginalny uchwyt do przyłączenia nawigacji. Ten uchwyt ma pod spodem przystawkę, która jest przekręcana. Ona sobie dobrze trzyma, nawet jak widać na stole zwykłym. Można sobie na desce rozdzielczej przykleić właśnie tą podkładkę i na niej mocować w zasięgu ręki, no a można na szybie, jak ktoś bardzo chce. Koszmarem kierowcy jest odpadająca nawigacja w czasie jazdy i nie wiadomo wtedy odruchowo co łapać, kierownicę trzymać czy łapać nawigację. Nawigacja jest zabezpieczona folią, żeby się nie porysowała w transporcie. Folię odklejamy i nawigację mamy gotową do użytku. Dość ciekawy jest rozwiązany sposób mocowania na podstawce. Mianowicie nie ma tu żadnego zatrzasku, czy śrubki, czy przykręcania, tylko mocowane to jest na zasadzie magnesu. I już działa. Ciekawym rozwiązaniem jest też podłączenie zasilania. Kabel zasilający, ten od gniazdka od zapalniczki, podłączony jest do podstawki, nie do nawigacji. W związku z tym wystarczy, wsiadając do samochodu, położyć nawigację na podstawce i ona automatycznie zaczyna działać. Ten kabel w samochodzie można sobie oczywiście poprowadzić gdzieś tam za deską rozdzielczą, ukryć ładnie. I on już tam może sobie na stałe być zamontowany. Natomiast jak wysiadamy z samochodu, wystarczy zabrać nawigację, nie trzeba nic odłączać. Ona się właściwie mieści do kieszeni tylnej w spodniach. Ja tą nawigację zawsze zabieram z samochodu, nie zostawiam jej nigdy. Niestety sama nawigacja nie ma żadnego pokrowca, żeby go trzymać gdzieś tam w torbie, czy jak ktoś woli w samochodzie trzymać, to nie ma sprawy, może trzymać w samochodzie. Natomiast no, nie ma żadnego pokrowca, który chroniłby nawigację przed uszkodzeniem, przed ekranik, przed zarysowaniem. Ja sobie kupiłem przez internet, za nie wiem, on bodajże 70 zł kosztował, czyli był jeden z droższych, taki fajny futerał na nawigację, w którym ona się idealnie mieści. Wystarczy zapiąć zamek i to jest grube, ta część od strony ekranu jest utwardzana, sztywniana, więc można tym nawet sobie rzucić do torby i bez obawy, że coś się uszkodzi. Obsługa tej nawigacji właściwie nie wymaga czytania instrukcji, ponieważ jest bardzo intuicyjna. Zresztą, jak mówią wszyscy prawdziwi mężczyźni, instrukcje czytamy wtedy, gdy wszystkie inne sposoby zawiodą. Z tyłu jest włącznik nawigacji, na tym przycisk, wystarczy go nacisnąć i nawigacja się ładuje. Ja już próbowałem wcześniej nagrywać samo pierwsze uruchomienie nawigacji, ale to było dosyć głupie, bo od razu zażądała aktualizacji oprogramowania i trwało to bardzo długo. Zanudzilibyście się na śmierć. Nawigacja ma wbudowaną antenę Wi-Fi, dzięki temu jeżeli jesteśmy w zasięgu sieci bezprzewodowej lub udostępniamy na przykład z telefonu, co łatwo można zrobić w czasie jazdy, ona nas na bieżąco informuje o utrudnieniach w ruchu, o korkach, o zamkniętych drogach. To są właśnie te pomarańczowe i czerwone. Tak jak mniej więcej nawigacja Google. Z tym, że dlaczego ja, mimo że korzystam z nawigacji Google i mam starego Garmina, dlaczego ja zdecydowałem się kupić tą konkretną nawigację? Ponieważ mogę ustawić sobie rodzaj pojazdu. Może to być samochód osobowy, może to być samochód dostawczy, może to być autobus, może to być ciężarówka. I w menu bardzo łatwo mogę ustawić rozmiary i ciężar tej ciężarówki, dzięki czemu nawigacja poprowadzi mnie drogami, którymi legalnie przejadę tą ciężarówką, nie wpakuję się w jakieś osiedla, wioski, gdzie jest zakaz i na dodatek nie mogę zawrócić. Dodatkowo nawigacja wyposażona jest w tak zwany odbiornik RDS TMC, który za pośrednictwem fal FM nadawanych przez stacje radiowe pobiera informacje bezpłatne o utrudnieniach w ruchu. Okej, no to zobaczmy, jak działa sterowanie głosem. Cześć, TomTom.
Jedź pod adres. Wypowiedz adres Polska. Ulica Wolności 244, Jelenia Góra. Wyszukiwanie trasy do Wolności 244, Jelenia Góra. No, no i w drogę. Ale trochę oszukamy, nie pojedziemy zaraz w prawo, tylko na wprost i zobaczymy, co się stanie. Skręć w lewo, Gustawa Morczynka. Morczynka. Na końcu drogi, skręć w lewo, Wolności. Skręć w lewo. Co nam pokazuje nawigacja w czasie jazdy? U góry, po środku ekranu widzimy odległość do najbliższego skrzyżowania. Po lewej stronie można sobie powiększyć i pomniejszyć ekran, ale równie dobrze też można zrobić to poleceniami głosowymi. U dołu widzimy dopuszczalną prędkość, w tej chwili jest to 50 na godzinę, bo jesteśmy na terenie zbudowanym, oraz obok prędkość, którą aktualnie mamy. Jeżeli przyspieszę powyżej prędkości dopuszczalnej, tło zmienia się najpierw na żółte, a potem na czerwone. O, w ten sposób, więc teraz nie przyspieszamy aż tak bardzo, zwalniamy. Na żółto numer drogi, nazwa ulicy. Po prawej stronie na pasku u góry godzinę przybycia, ilość kilometrów do celu oraz czas, jaki nam zajmie jazda do celu. Na pasku pionowym podane są punkty szczególne, które sobie ustawiamy w menu. W moim przypadku są to stacje benzynowe. U dołu aktualny czas. Tak więc wszystkie najważniejsze parametry, które nam są potrzebne, które nas interesują, mamy na jednym ekranie, bez potrzeby przełączania się. Ekran jest dosyć duży i wygodny. Działa dotykowo, tak jak w nowych smartfonach. I menu, tak jak wspominałem, jest bardzo intuicyjne. Drażni mnie troszeczkę jakiś taki rosyjski akcent głosu z tej nawigacji. Nie wiem, jakąś Ukrainkę zatrudnili, żeby było taniej. Ale to można oczywiście wyłączyć. Ja najczęściej właśnie wyłączam w jakichś takich ekstremalnych sytuacjach, gdzie jest duży ruch, jakiś objazd przez jakieś bardzo nieznane mi miejsca, skomplikowane. Wtedy włączam, żeby nie przegapić. Włączam dźwięk, natomiast normalnie w sytuacjach takich jak teraz dźwięku nie potrzebuję i instrukcji głosowych. I można to wyłączyć też sterując głosem. Cześć, Tom. Słucham. Wycisz. Ustawianie głośności na poziomie 0%. No i teraz nam na każdym skrzyżowaniu nie będzie z rosyjskim akcentem mówiło pani, co mamy robić. Co ciekawe, udało mi się zmienić irytujący głos powiadomień na trasie. Zaraz pokażę, jak to się robi. O, tu mam ikonkę głosy. Mogę wybrać głos, który będzie mnie kierował na trasie. Niestety nie dotyczy to menu. Dalej jest pani z dziwnym wschodnim akcentem. Mogę zmienić na jakiegoś Andrzeja, straszne imię. Dotarłeś do celu. O, mogę zmienić na Katarzynę i chyba... Dotarłeś do celu. I chyba ją zostawię, bo głos jest dość przyjemny. Ale mogę też zmienić na różne dziwne głosy. Na przykład idąc z duchem czasu, zmienimy na arabski. Allah Akbar. Ale jest mnóstwo innych głosów. Mogę sobie ustawić, żeby było śmiesznie po czesku. Póki co zostawimy Katarzynę. Dotarłeś do celu. Która ma bardzo przyjemny głos. Taka podstawka z podłączonym już zasilaniem jest dosyć wygodną rzeczą. Oczywiście ten kabel można sobie lepiej poprowadzić, bo mi to przeszkadza podczas zmiany biegów. Ale wystarczy umieścić nawigację na tym uchwycie i ona od razu się uruchamia. Natomiast po ściągnięciu z uchwytu
nawigacja automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Można oczywiście z niego zrezygnować. Także tak, jak to mówią, zrobiłem zakupy w sklepie ekologicznym w Jeleniej Górze, gdzie mi żona kazała coś kupić. I teraz mam trochę czasu, bo jestem umówiony na, za jakieś 45 minut. Myślę sobie, podjadę do Castoramy, bo miałem coś tam dokupić do domu. I tutaj są właśnie minusy tej nawigacji w stosunku do nawigacji, w porównaniu do nawigacji Google. Zaraz pokażę, o co chodzi. Cześć, Tom. Słucham. Jedź pod adres. Wypowiedz adres w Polsce. Castorama, Jelenia Góra. Wyszukiwanie trasy do Kasztanowa, Jelenia Góra. No widzicie? Jaka Kasztanowa? Nie można podać po prostu zapisanych miejsc docelowych, bo nie ma takich, są tylko adresy. Można sobie oczywiście ustawić swoje miejsca docelowe, podając wcześniej adres, ale to nie o to mi chodziło. Więc anulujemy tą trasę. No i jedyny sposób to podać dokładny adres, ale to też nie do końca działa. Wiem, pod jakim adresem jest Castorama, więc mówimy jeszcze raz. Cześć, Tom. Słucham. Jedź pod adres. Wypowiedz adres w Polsce. Jana Pawła II, 11, Jelenia Góra. Nie można znaleźć numeru 11. Zamiast niego wyszukana zostanie trasa do Jana Pawła II, Jelenia Góra. No już pomijam fakt, że nie można znaleźć numeru 11, z czym Google nie miał najmniejszego problemu, ale ten akcent rosyjsko-ukraiński kobiety czytającej powiadomienia jest naprawdę irytujący. I teraz zobaczcie, nawigacja wyznaczyła mi trasę i pokazuje całość, w ujęciu całym. Mogę nacisnąć na górze w to polecenie w drogę, natomiast mogę też ruszyć i ona też przełączy się na widok jazdy 3D. Prezentujemy. Tu po prawej stronie nawigacja podaje nam, to jest oczywiście do ustawienia w menu, o czym ma nas informować, natomiast podaje mi w tej chwili odległości do najbliższej stacji benzynowej. Najbliższą stację benzynową, tą na dole, mamy 20 metrów stąd. O, proszę bardzo. A tak na marginesie, Jelenia Góra według mnie to jest jedno z najpaskudniejszych miast, jakie znam. Całe szczęście, że sam mieszkam w Karpaczu, w fajnym miejscu. A często też wyjeżdżam za granicę, więc mogę się odtruć od tego zadupia. Miasto jest ponure, obleśne, brzydkie. Według mnie oczywiście, to są moje oczywiście subiektywne oceny. Ale jakbym miał tu mieszkać na co dzień i spędzać tu życie i pracować, to bym został, kurczę, alkoholikiem, narkomanem albo kimś takim. To jest masakra. Nie lubię tego miejsca. Nawigacja posiada wbudowany moduł Wi-Fi, dzięki czemu może pobierać aktualizacje, łączyć się z naszym profilem, oraz moduł Bluetooth, dzięki użyciu którego nawigacja może nam służyć za urządzenie głośno mówiące oraz odczytywać SMS-y. Zrobimy próbę. Otrzymano wiadomość. Modem. Czy chcesz ją odsłuchać? Tak. Cześć, mam na imię Genovefa. Jestem zgrabna i powabna. A tak oto nawigacja prezentuje się w kolorach nocnych podczas jazdy po zmroku. I przy okazji parę uwag. O plusach dodatnich już mówiłem. Czas na plusy ujemne. O co mi chodzi? Proszę bardzo. Teren zabudowany, znak widzimy. Na nawigacji nadal jest 90. Na
Nadal jest 90. Dopiero po przejechaniu jakichś pół kilometra zmieniło się na 50. Natomiast teraz będzie sytuacja w drugą stronę. Zobaczcie na znak. Jest 70 ograniczenie. Nawigacja cały czas nam pokazuje 50. I tak będzie do samego końca tej kilkukilometrowej drogi, gdzie ograniczenie mamy do 70 na godzinę. Natomiast nawigacja informuje nas, że jest 50. Popatrzcie, kilometr dalej mamy to samo. Nadal teoretycznie jest ograniczenie do 50, a w praktyce do 70. Proszę, oto znak. Przy okazji kiedyś nakręcę kawałeczek o żarówkach LED-owych, które sobie wstawiłem. I teraz tak. Tutaj mamy ograniczenie do 40. Po 400 metrach jedź do przodu. Ograniczenie mamy do 40 w tym miejscu, natomiast nawigacja cały czas w tej chwili pokazuje nam 90. Także, kochani, przede wszystkim używamy oczu i rozumu, a nawigacją się możemy tylko wspomagać. Krótko o tym, dlaczego zdecydowałem się kupić tą nawigację. Długi czas radziłem sobie bez nawigacji, kiedyś z mapami, potem z prostą nawigacją Garmina. Jednak ostatnio parę razy zdarzyło mi się wpakować w wąskie uliczki, po których raczej nie powinienem jeździć samochodem ciężarowym. Być może przegapiłem znaki, chociaż raz pojawił się znak na wąskiej uliczce w miasteczku, ni stąd, ni zowąd, nie było czasu, nie było szansy zawrócić. Cofać też nie mogłem, no bo chyba nie dałbym rady przez miasteczko z samochodami osobowymi za moją przyczepą. Wtedy sobie pomyślałem, że po kilkunastu latach posiadania Garmina czas zmienić nawigację na bardziej profesjonalną, taką, która uwzględnia ciężarówki. Często też korzystałem z nawigacji Google w telefonie, jednak nawigacja Google też nie uwzględnia rozmiaru mojego samochodu. Parę razy zaglądałem do różnych mediamarktów, głównie za granicą. Gapiłem się na te nawigacje, nic o nich nie wiedząc, nie mogąc się zdecydować na żadną z nich. Tym bardziej, że w takim sklepie nie bardzo można sobie pooglądać spokojnie, popróbować, ponaciskać, bo w ciągu 5 minut podejdzie do Ciebie 15, w cudzysłowie, doradców i będą Ci zawracać dupę. I nagle na kanale Rafała z Kanady pojawił się filmik z krótką recenzją tej właśnie nawigacji uwzględniającej rozmiary samochodu ciężarowego. Pewnie był to jakiś sponsorowany film, niemniej jednak odegrał swoją rolę, bo zwrócił moją uwagę na produkt. Pogrzebałem jeszcze chwilę w internecie i na drugi dzień zamówiłem nawigację. Jak się spiszę na trasie? Okaże się, bo już zauważyłem pewne minusy, ale zawsze mogę się wspomagać Garminem, którego przecież nie będę wyrzucał, mimo że ma kilkanaście lat. Wówczas kosztował majątek. Oraz wspomagam się nawigacją Google, którą zawsze mam w telefonie. Zobaczymy.